Witam was, byłem właśnie u krówek, zobaczyć jak one tam żyją. No ładnie żyją, mają wszystko. Mleko też nam ładnie idzie, 4700. Trzeba będzie myśleć niedługo o jakimś przyczepie. O, jelonem, co on tutaj robi? No drugi. A my dzisiaj co, musimy to, jak wiecie, po ostatniej naszej akcji dostaliśmy od naszego sąsiada trochę siano kiszonki w belach. Co prawda tutaj swoją też mam już, tylko ona się tutaj u mnie robi, a więc sobie musimy ją gdzieś zrzucić. Widzicie, tutaj też ładnie się robi nam. Myślałem, może gdzieś ją tu poukładać, ale w przejeździe będzie nam pokowała. W przejeździe, wyjeździe. I tu jednak wiecie, akcje to akcje. Dzisiaj będzie chyba akcja już rzepak, żeby zobaczyć. Właśnie, będzie przyczepa potrzebna. Tak trzeba to rozładować gdzieś. Może tutaj? Dobrze. Dobra, zepniemy sobie pasy. Okej. Tu jeszcze trzymają te pasy. Dobra, chodzimy się nam. Zaczniemy od góry. I tak trzeba. Układać się nie umiem za bardzo. Więc przepraszam was za moje niestaranne układanie, jeżeli o to układam mniej więcej tak, żeby tylko powiecie siadło. O. Więc no za resztę przepraszam, jeżeli wam się coś nie, jeżeli wam się odcinek nie będzie z układania bel podobał, to przepraszam najmocniej już. Nie tak to miało być, ale okej. Się trzyma. Teraz trzeba będzie pamiętać o dyskach na polu numer 353. Bez obciążnika to nie dam rady dwóch złapać. Niestety. Tu sobie postawimy, myślę.
To nie powinno nam zjechać. Dobra. No. O, podniosło trochę tu tura. One się ustawiają, jak widzicie. No i raz, dwa mamy rozładowane. Może nie mówię, mówiłem tak, nie jest to estetycznie, ale to nie ma być estetycznie, tylko to ma po prostu być rozładowane. Przecież... czas liczy. A nie, estetyka. Chciałbym podjechać do Mirka. Mówi nam, burt założył. No, 38 tysięcy plus nasza kieszonka, która się robi. Daje nam to prawie 70 tysięcy, czyli mamy na dwa sezony. Dobra. Myślę, że możemy sobie tu zgasić. Zobaczymy, jak to w ogóle... No, można to, chyba już będziemy mogli zbierać. Krówki się mają bardzo dobrze. No to w ogóle niby rośnie, ale nie dałbym głowy za to. Że to urośnie nam. Więc co, no, trzeba rozgrzać bizona. Dzisiaj akcja żniwa. Krowy budziły. Ustawimy sobie go. Jakbym sobie tutaj się rozgrzeje nam. No i co? Musimy odstawić. Się przyczepa. Założyć burty i jechać.
na żniwa. Zatora zostawiamy już susa, bierzemy tylko zatora, musimy wstawić, bo on się już narobił. Niech trochę odpocznie. Mam silnik, więc ja chciałbym w tym sezonie robić remontu z nim. A my tutaj sobie przejedziemy szybko do Władka, żeby nam burty założył. Zaraz się widzimy.